Okej, okay. Transmisja chyba jest i Discord dalej jest. Ciekawe, czy na streamie jesteś słyszalny. To jest ciekawe. Pozdrawiam mamę, tatę i swojego kibicu w Pogoni Szczecin. Ty, słychać cię na streamie, ale czad. Ale bajer. Kurczę. Mówisz być bardzo cicho. Rozmawiajmy o nazizmie i o... Cicho, cicho, cicho. Oglądaj, bo tu będzie fabuła nietęga. Za czarnucha? Co ty? Ja za czarnucha. Ja się z nimi w ogóle nie tak. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Spoko. In a horror story, there are only victims and monsters. W horrorach są tylko ofiary i potwory. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Monsters wear many faces. Jest i Golas. Ja muszę trochę grę ściszyć, bo mi tak daje po uszach.
Hello. SPK. Też tak biegasz? So much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. Oh, jak trzeba. Wygrałem wszystkie mecze w FIFA chyba. Znaczy, prócz pierwszego, bo to był taki po powrocie, to wiesz. Jest Max Payne. Logan thinks you should try cheering up. Czemu ja dalej mam Spider-Man napisany na Twitchu? Zmieniłem właśnie. A ty tak wierzysz w technologię, widzę. No.
To gra wideo dla dorosłych. Cauldron Lake. Time to get to work. Ty kurczę, FBI. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. I'll check out that map. Udaj się na miejsce zbrodni. Takie napisy wielkie w ogóle. Potrzebne mi takie duże? Zawsze lubię małe napisy, nie wiem czemu. Chyba się szczycę dobrym wzrokiem. Dobra. Małe. Małe jak... Nie powiem co. Ty, nie mogę włączyć cenzury na gości. Trzeba w menu gry zawczasu. No i dobra. Więc będzie golizna. Chociaż w gierce. Ale mapa, to jest Vice City chyba. O, ale na mapie są po polsku napisy. Niesamowite. Sklep wielobranżowy. Wiedźmia ścieżka. Wiedźmia ścieżka, bo jest pali ścieżka, tak powiem. Okej. Okay. Domki letniskowe. No spoko. Chciałem taką kurtkę. FBI? Ty kurwa, FBI. I have to head back. Got things to do. A, szedłem tam, gdzie nie powinienem. Dobra, dam sobie jednak głośniej tę grę. Jak coś wystraszy, to porządnie. To nie słychać tego raczej, aż tak. Aż tak to nie. A tu jest radiowóz. Przecież my nie przyjechaliśmy radiowozem. Dupa. Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas. Trujące gaze wulkaniczne. The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. But what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Call of Duty na telefonie. Mam na połowie monitora mam FBI, Alan Wake. Logged. They really don't want people coming in here. Zablokowane drzwi. I co teraz? Chyba gra nie do przejścia według mnie. Tak nie biorą tego. Jeden unikat patrzy w końcu. Skończyły się. O. Mówiłem wszystkie. Mam jakieś notatki a propos zwierząt. Kolejny cel. Przyuważyć rzadką i nieuchwytną lasówkę zielonkawą. To mi Red Deada przypomina od razu.
Zauważyłem intrygujące zachowanie u otaczającego mnie pospolitego ptactwa. Wydaje się być zaalarmowane i kłębi się wokół jeziora. Nie widać w pobliżu żadnych ptaków drapieżnych. Wiatr niesie jednak jakieś dziwne dźwięki. Nie poznaję ich i nie potrafię ich wyjaśnić. Zaczynam się trochę martwić. Być może będę musiał znaleźć inne, bezpieczniejsze miejsce. Dźwięki są coraz bliżej. O czym ty mówisz? Roślinność jest powalająca. Muszę tu wrócić na jesień. Mamy jesień. Klon okrągłolistny. Właśnie, czemu w Red Deadzie nie było odnotowywania rodzajów drzew? Takie znajdźki typu, że Arthur Morgan chodzi i rysuje wszystkie drzewa, jakie są w grze. Widziałem wcześniej jakiegoś pijaka, który zataczał się po lesie i zachował dziwnie. Może to narkotyki? Na pewno. Dziwka, wino i pianina. Próbujemy na krewetę. A mam sakierkę i idę. To jest iść. To zadziała. Nasz na pewno. Saga Anderson, I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Sorry about that, ma'am. I'm good. Mulligan, I just figured that, you know, that the federal agent's right here, Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing, sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of them. Mulligan, come up here, wait. I'll show them around. They got it. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly.
the Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Boję się, że zabili na potrzeby gry prawdziwych ludzi. Tego by się bać. Zabili, to można się bać. Ludzie to mordują do gry. Nie pytam, skąd oni słyszą dźwięki, wydają słowa w dwa. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. It's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. I'll be back in a second. Roger. Roger. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. To ty kurwa nie chodzi. Aż chyba muszę zakończyć ten stream, bo jest bez sensu. No, zakończ. Albo po prostu zagrać w inną grę. Nie, coś mało istotnego. Na przykład FIFA.
elektryczny. Muszę za sakrywikiem. A jednak jest. Siema, LeBron. Kij baseballowy. Czekaj, kim był Babe Ruth? Nawet nie wiesz, LeBron, jak on go to tęskni. A to prawda akurat. No, to się na tobie mówi. A, ma sens. Był baseballista, no kurwa Majchę, to jest... Kurwa, kij baseballowy, będzie już siatkawa, no. Wzburzona, kotłująca się woda u podnóża wodospadu. O, znalazłem pudełko na kanapki. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Mój tata powtarzał, że czasami w życiu trzeba zacisnąć zęby. Nie za bardzo wiem, o co z tym chodzi, ale może cię to jakoś zainspiruje. Pistols. Not a bad place to get murdered. Getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? They did. Next coffee's on me. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Anderson, forest can be a dangerous place. Tu żyła wiedźma z nad Cauldron Lake. Strzeżcie się, jej duch może nadal nawiedzać to miejsce. God damn. Niedawno zacząłem, dopiero pół godziny temu. Co cię ominęło? Gruby golas, któremu zabrali serce. Tak było. Całkiem. Po.
Mitch powiedziała mi dzisiaj, co było w jedynce. O, czego nie było? Nawet nie każ mi, kurwa, robić powtórki z tego. Było pisanie książki, była zaginiona żona, trzeba było dokończyć opowieść i były straszne stwory. Co będzie tutaj? Nie wiem. Mitch powiedziała mi dzisiaj, że jej rodzina zamierza się wyprowadzić. Bez nadzieja. Nie spodziewałem jej jeszcze... Co? Nie powiedziałem jej jeszcze nawet, że mi się podoba. Jaki to ma sens? Powiedziała, że jej rodzice chcą lepszej pracy i że zamierzają wysłać ją do lepszej szkoły w dużym mieście. W sumie coś w tym jest. Kto by chciał siedzieć w pieprzonym Bright Falls? No nie wiem. Nie ja. No to jej powiedziałem. Podziękowała mi, niech mi ktoś, kurwa, zabije. Okej. Wczoraj w nocy znowu wymknąłem się na zewnątrz. Poszedłem do dużego domu nad jeziorem. Zamiast jak zwykle po prostu obserwować go stąd. Pieprzyć to. To chyba ja mówiłem. Tak czy inaczej, dzieje się tam coś dziwnego. Zamierzam dowiedzieć się co. Wrócę tam jutro z lepszym sprzętem. Założę się, że uda mi się jakoś wejść do środka. Zrobić trochę zdjęć. Będzie niezła jazda. Ogólnie słyszałem, że tu lepiej znać fabułę Control tej gry niż Alana Wake'a jedynki. Że ma więcej sensu i powiązań. Ja w Control praktycznie nie grałem, więc nie wiem. Ale liczę na dobrą historię, tak czy siak. Może się wystraszę parę razy. Fajnie by było. Łowienie ryb. To jest super sprawa. Nie, nie. To nie. Bo mnie peszy, jak dziewczyna patrzy. To prawda. Wysysają ze mnie energię. I know. O, już słyszę jakieś szmery. Dobrze jest. Nie ma nic tajemniczego w tym, że Cauldron Lake zawdzięcza swoją nazwę kociołkowatemu kształtowi. A jednak na temat tego jeziora krąży wiele tajemniczych opowieści. O tym, że stanowi posępne wrota wiodące do zaświatów. Albo o wiedźmie, dla której jezioro było tak naprawdę kotłem. Legenda głosi, że gdy dama ta odrzuciła zaloty lokalnego szeryfa, oskarżył ją o to, że rzuciła na niego urok. Została utopiona, lecz z upuszczonej przed nią chochli wyrosło dziwne drzewo, które zostało nazwane Witch Ladle. Kobieta wróciła później, by dokonać zemsty na swoich oprawcach. Jeśli nie była wcześniej wiedźmą, to na pewno wówczas się nią stała. Zabiła szeryfa, topiąc go w jeziorze. Następnie wycięła mu serce i zamknęła je w pudełku. Serce to pozwalało jej wzywać go z głębin jeziora, by mścił się w jej imieniu, a przynajmniej tak głosi legenda. Czemu Snoop Dogg wrzuca pustynię w kształcie Artura Morgana na Instagram? Nie wiem, czytaj LeBrona, nie mam pojęcia. Ale Snoop Dogg jest specyficzny i bardzo dużo postów wrzuca na Instagram. Pustynia w kształcie Artura Morgana. No Snoop Dogg to też gamer. Damn. Snoop Dogg ma 58 tysięcy postów na Instagramie. No, kto by się spodziewał tego? I feel kind of free. Da, 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 da. I'm with my hands. Czy ja stąd gdzieś wyjdę?
Michael zadziwię cię w ogóle swoją wiedzą nową. Na pewno. Nie, nie. Ja chyba wiem, do czego dążysz. Mi się wydaje, że całowanie starczy. No, ja też tak uważam. Ale ma inne zdanie. Nie słuchaj bzdur. No, ja byłem pewien tego, że do robienia dzieci wystarczy całowanie. A tu nie wystarczy podobno. Coś tu jeszcze dodatkowego trzeba robić. Grać na plecie, chuj wie. Na gitarze może. No, spokojnie z takim muzykiem. No. Już mamy północ, to mogę powiedzieć, że jeżeli chcecie, by wasze dzieci były mądre, to się uśmiechajcie. A creepy twig sculpture? Twoi byli zaskakująco smutni i posępni. Moi byli bardzo smutni. Co to za piwo tutaj pili? Piwo Achma. Ładny słoik. Poka ciebie jeszcze jeden raz pomyknięcie. Oficjalnie na Twitchu właśnie dałem już większą widownię. Nie panie, jakaś miss fortuny kupa słowa. Niech to będzie przestrogą dla pozostałych intruzów. Mówię. Kurwa, nie umiem czytać, nagle się okazuje. Mówią, że mam inspirację. Mówią, że to jezioro jest kalderą, czymś utworzonym przez wybuchający wulkan albo pozostawione przez erupcję kratery. A jeśli to nieprawda, a jeśli jest czymś innym, mniej naturalnym, w znacznie większym stopniu utworzonym przez człowieka, intencjonalnym, twierdzę, że to jezioro nie zostało uformowane, tylko zaprojektowane i że służy konkretnemu celowi. To jezioro to kryjówka. Pod jego spokojną powierzchnią kryje się tajna maszyneria, gotowa ruszyć, gdy ktoś naciśnie przycisk. A ludzie dysponujący tym przyciskiem są w tym dużym domu obok jeziora, zajęci swoimi przygotowaniami. Ja to wiem. Pierwszy rysunek. Linia wody. Prawdziwa kaldera utworzona przez wulkan. Lava. Co? Kogo bierzesz gdzie? Ja? Jakalę na randkę i musi mi pokazać. Co musi ci pokazać? Jak się dzieci robi? Nie. Okej. Specjalne ludzie. You remind me of a dream I had. Rycerski. A to rytualne. Okej. Daj pięć do charyzmy, jak żama palał szczerze. O nie, tam chyba goły typ na stole leży. Zaraz będzie co oglądać. Staje się, że tak. Oto on. Ma kaptur? Zielony. Deputy Thornton, I take it. Yeah, that's me. Mulligan told me you were coming the other way. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing. You know, procedures and stuff. Nie jest zielony. Trochę siny. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence.
Ja cię wtedy zlikwiduję razem z źródłem. Powiedział, że mnie zlikwiduje. Bo ja nie chcę. Okej. Śniadaniówka. No do diabła. Ja mogę na screenie powiedzieć, pamiętajcie, jebać Bladiego. Kogo? A nieważne. Co nieważne, to mój stream. Masz mi wszystko mówić. Mam dramę, mam dramę. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. I feel kind of free. Chcę to podłączyć gdzieś, czy co? Dlaczego? Ładnie, gramy, wygramy. Tam do regresji. Serce. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Siniaki sugerują, że ofiara żyła, kiedy została skrępowana. No tak. No, gdzie mam to niby? Tu pewnie. Co no? Removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes four murders that we know about. Już jest przynajmniej 6 razy ciekawszy niż jedynka. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Co ty drzesz się? Nie drę się.
Psycho Killer. O! Liczne ślady stóp. Dużo się tu dzieje. To mało prawdopodobne, by zabójca działał sam. To prawda. Obfite rozbryzgi krwi na stole. Nie. Boże, co za dupa. WRC od jej dostępu. Jest. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Jasne, sure. Good night. Nara. See you today. Dzięki. I really enjoy him. Okej, okay, czyli to też wycisza ten guzik, dobrze. Warto wiedzieć. No ja kliknąłem, to wyciszyło nie tylko na streamie, też na Discordzie, więc wszystko działa jak należy. Bo powiedziałem sekrety twoje na głos i nikt się nie oburzył, więc jest dobrze. A jakie na przykład? No nie mogę tego powiedzieć teraz. Możesz. Co to jest sekret, kurde? Wszystko mówię, prawda? No na przykład... Okej. Okay. Wierzę, że Casey ma nosa do ludzi. Wygląda na to, że nasza ofiara nie była psychicznie stabilna. No dupa. Tu pasuje. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Psycho killer. Statyw obok ciała, z premedytacją czy spontanicznie? Z premedytacją. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Oh.
Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. At somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Kogo ty mówisz? Ba. To jest tylko czy sra w lesie? I'm from the lake that's not a lake. It's dark. Pamiętaj, na napis w lewo. This mug always cheers me up. Myślicie, że jak włożę zapalniczkę w ogień, to będzie w buty, czy bardziej zrobię? Stopi się plastik i na tym się skończy. Zostaw na noc, na wszelki wypadek. Zostawię na noc, wiecie. Będzie fajny budzik. A mile high strangler case. Proud of that one. Mam nadzieję, że jak propambutan. Orangutan. Nie orangutan. Dobra, się znasz. No, trochę nie znam. Masz coś przeciwko małpom, od zawsze. Na orangutanach się znam. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Tak, Michael, no bardzo. Świetnie. Powodzenia. Ty cwer. Jak jesteś chachory. Chciałbyś pracować w FBI? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him. Dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing? Polskiety. I haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Au, au. Takie drzewo wielkie. You need to get out more. It is kind of creepy though. There's a piece of paper on the ground. Piece of paper. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. A page of story. Killer left a message.
about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. He must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Włożyli mu coś do klatki piersiowej. Jesus. Nope. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. O, będzie badanie ciała. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do... what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Good. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the O'Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Yeah. Cool.
I'll be back in a second. Roger. Mhm. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. Did you get lost, Anderson? Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Yeah, because that fucking door. Pedal. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Kruche od ciężkiej pracy. Need to swing by the lodge to get anything. Jakie chodzące wielkie termosy. I'll park there anyway. Jakiś chodzący wielki termos. Ale ładne to jest. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Ile sobie już trzymało. No nie wiem, jak idziesz, to mogę skończyć, bo jest już segment jeden za mną. Śmieć pierdol. No. FIFA będę grał za to.
Za to fifkę pogram. A pogram sobie fifkę, lapa sobie kurde. Widziałeś kiedyś taki termos? Kawkę rozdają, ja chcę kawkę. Detektyw bez kawki to nie działa. Tak? Oj, pieprz się. I tak nic nie umiesz, nie wiesz. Jak wygląda... Zobaczę jeszcze, jak wygląda w klatkarzu wyższym. O Jezu, jak obrzydliwe. Ale płynniej o jakieś 160 tysięcy razy. Nie wiem, przyzwyczaiłem się znowu do grania w 30 i jest mi wygodnie. Ale to też zależy od gry. Jeśli jest dobry motion blur i ludzie potrafią robić grę, to będzie płynnie się wydawało. Jak Spider-Man czy tutaj. A na przykład taki Fallout w 30 wygląda źle. Ciężko się w to gra. Pamiętam właśnie, że na Pro jak grałem, to ten Fallout tak... jakbyś grał w szybkie zdjęcia po prostu, szybki pokaz slajdów. Okej. To i do tej Fify głupiej, przez ciebie wszystko. Uwielbiam grać kobietami. Debil. Patryk, Alan Wake. Fajny ten Discord. Jeszcze jakby dało się rzutować ekran. To elo. O! Myślisz, że się nabrałem? Tak. Tak.